Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Świat według Disco Liber. Pod koniec tamtego roku zrobiłem na Instagramie ankietę do moich fanów, widzów, czy są zainteresowani filmami na temat mojej kariery, działalności muzycznej. Większość była na tak. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam do obejrzenia. W dzisiejszym odcinku opowiem o teledyskach, jak wygląda nagranie teledysku, jak wygląda ten w ogóle cały proces nagrania, realizacji, dobieranie obsady i tak dalej. Dużo osób się mnie o to pyta i żeby każdemu nie odpowiadać osobno, tak, takie ogólne będzie nagranie do wszystkich. Żeby nagrać teledysk, to trzeba mieć utwór X. Mówię tutaj, jak wyglądało to w moim przypadku oczywiście, każdy może robić inaczej. Ale w moim przypadku wyglądało to tak, że utwór przygotował X, wysyła się do jakiejś firmy, która się tym zajmuje. Trzeba wysłać ten utwór, bo na przykład, nie wiem, jak ja na przykład zadzwonię do jakiejś tam firmy, czy do jakiejś osoby indywidualnej, że chcę nagrać teledysk, to nikt w ogóle nie chce zgadać, dopóki nie usłyszy piosenki. Już było takich przypadków 5-6. Dzwoniłem do 5-6 i żaden z nich nie chciał w ogóle gadać, dopóki piosenki nie usłyszał. Więc tak, trzeba Wam wysłać piosenkę. Oni później wysyłają w ogóle swój cennik, jak to wszystko tam wygląda. I później oni piszą historię. Ja tam coś mogę zasugerować, co tam chcę, żeby było. I później co tam chcę, żeby było, osoby jakie będą, ile osób będzie. I tak dalej, jest ustalony termin. Termin już się zbliża, zajeżdża się na plan, jest kamera, make-up, malowanie, że tak powiem. No i w zasadzie na temat, co sobie najlepsze, czyli się już nagrywa. Takie nagrywanie trwa, to jest w zasadzie kwestia indywidualna. Niektóre są 4 godziny, 5, niektóre 8 godzin, niektóre 2 dni się nagrywa, albo inne, że na przykład jest trochę, na przykład było nad morzem nagrane, trochę było w studiu nagrane jakimś hali, a trochę było nagrane gdzieś tam na rynku, w mieście czy w górach. W moim przypadku to było 5-6 godzin. Więc coś takiego. Ja tutaj szczerze muszę powiedzieć, że ja po prostu nienawidzę po prostu sobie ogarniać tych wszystkich teledysków w ogóle, bo to trzeba jest, po prostu jest dużo roboty z tym jest. To jest dużo roboty, dużo nerwów. No i nie lubię tego, ale chcę to robić, ponieważ żeby promować wizerunek mój piosenki i przy okazji też pokazać osoby, które właśnie występują w tych moich teledyskach. Więc tak. Firmy, jak wybrałem teledyskowe, jeśli chodzi o firmę pierwszą, która zrobiła tamtą dziewczynę i jasnowłosą, wyglądało to na zasadzie, że w roku 2018 ja nie wiedziałem w ogóle, jak to wszystko wygląda, jak się to wszystko nagrywa. Widziałem, że oni komuś tam nagrywali już. Znalazłem numer w roku 18. Zadzwoniłem, spytałem, jak to ogólnie, ile kosztuje, jak to wszystko wygląda. Dostałem takie mniej więcej informacje. Cena, jak wygląda, że oni piszą scenariusz. Że trzeba, najlepiej, żeby utwór był studyjny, bo wtedy moje utwory były w stylu amatorsko bardzo było to nagrane. Wokal był tragiczny i tak dalej. No i daj nawet, powiedzieli, że jak nie mam, to daj nawet na miarę na jakiegoś, na studio i na kogoś, kto może mi aranżację zrobić profesjonalnie, wtedy nie było kasy w ogóle, jak to w samochodu i to była dla mnie abstrakcja całkowita. Minęło kilka lat, utwór był już nagrany profesjonalnie, utwór tamta dziewczyna i właśnie do tych właśnie ludzi, do osób zadzwoniłem i oni mi zrobili 2 teledyski. Jeśli chodzi o drugi, zrobiła mi ta druga firma, a z kogoś innego wziąłem dlatego, ponieważ chciałem to robić
u każdego po trochu. Zobaczyć, jak robi ten, jak robi ten, jak robi ten, i, a nie w zasadzie, że na przykład mi się nie podobało czy coś. Drugą firmę dostałem na Facebooku, dostałem wiadomość z ofertą. Tak, dostałem na Facebooku wiadomość z ofertą i ich wybrałem, ale do innych też były takie różnego rodzaju telefony. Ale ta wydała mi się tak najbardziej i finansowo, i to, co tam proponowali, tak najlepsza. Bo oprócz nagrania teledysku była jeszcze sesja zdjęciowa, miniatury, okładki, miniatury na okładce, tam chyba 8 czy 9 miniatur, 6 miniatur było chyba, zdjęcie promocyjne, więc to coś takiego. Jeśli chodzi o ekipę, ile tam ludzi nagrywało, to w pierwszym i drugim przypadku były te dwie osoby. W jednym to był tak, kamerzysta i od tego światła. Znaczy, jeden nagrywał, a drugi trzymał takie, ja nie wiem, jak to się fachowo nazywa, takie okrągłe coś, żeby światło tam dobrze jakoś padało. I ten właśnie od światła, on wystąpił jeszcze, w dwóch telewizjach wystąpił nawet. W tamtej dziewczynie przychodzi, rzuca mi pieniążek, a w Jasnowłosej ten, co... Nie pamiętam już, czy to ja, czy to ta dziewczyna, balonem tam dostaje od nas na sam koniec. Tak, jeśli chodzi o niezwykłych podarunek, o drugą ekipę, tam też dwie osoby, kamerzysta i druga osoba od make-up i zdjęć. Ciekawi mnie u innych, jak to wygląda, bo ja kiedyś myślałem, że to jest 5-6 osób. Jest kamerzysta, make-up, jakieś tory. Jak są te tory, że na wózku ktoś tam jeździ, że drony i te wszystkie cuda, niewidy, bajery. Więc mi to bardzo ciekawe, to jest u tych właśnie speców, jak to tam wszystko wygląda. Jeśli chodzi o obsadę, to początkowo nie wiedziałem, jak to się szuka tych modelek w ogóle. I wybrałem modelkę na tak, w ten sposób, w tamtej dziewczynie, że zacząłem szukać wśród moich znajomych ze szkoły, czy też z osób, które tam były na moich występach. Większość była na nie, dałem ogłoszenie na Facebooku. Było anonimowe ogłoszenie na takiej lokalnej, tutaj góreckiej takiej grupie, że tak powiem. Zgłosiło się parę chętnych, wszystkie były takie dla beki. Jedna się odezwała, ale później chyba zrezygnowała jakoś przed nagraniem. I potrzebowałem na to kogoś. Firma dała mi namiary na te właśnie modelki, które grały w ich teledyskach. Wybrałem jedną z nich. Ona akurat nie mogła i dała namiar na... bo ona właśnie prowadziła, czy prowadzi nadal agencję modelek w stolicy i właśnie ona była właśnie w tej agencji modelek z Warszawy, tak w tamtej dziewczynie wystąpiła. Więc to coś takiego. Druga to była, bo później była z ogłoszenia już mojego, bo ponieważ takie grupy są, tak są takie grupy, gdzie się wykonawca ogłasza się wykonawca, zespół czy jakaś modelka, że szuka sesji zdjęciowej albo fotograf, że zrobi zdjęcia. I dałem ogłoszenie, że szukam modelki do teledysku, nagrane tu i tu, stawka taka, taka. No i powiem tak, żeby wystąpić w teledysku, to trzeba mieć albo szczęście, albo znajomości. Jest bardzo duża konkurencja. Jak na moje ogłoszenie 100 osób, dałem ogłoszenie na dwóch grupach. Na jednej 100 ofert, na drugiej chyba 80 ofert. I z tym uśmiechnie się było dokładnie tak samo. Na przykład ta co dziewczyna, modelka, która była w Jasnowłosej, to po prostu miała szczęście, że wystąpiła, ponieważ jakoś 2-3 minuty, czy nawet 5 minut po dodaniu ogłoszenia napisała do mnie na priv, napisała komentarz i do mnie na priv bezpośrednio, że gra w teledyskach, ma doświadczenie i jest chętna, żeby wystąpić. No i już i wydała się nawet w
miarę dobrze, w miarę, i, bo w teledyskach najbardziej chodzi o wygląd. I wizualnie dobrze, i teledyski widziałem z jej udziałem, fajnie to wyszło i właśnie ona wystąpiła. Niektóre do mnie pisały na brief i właśnie pisałem, że już nieaktualne, ale może w przyszłości. Tak. No i właśnie w kolejnym teledysku Uśmiechnij się. Jak pisałem tym dziewczynom, które na wcześniejszy się odezwały, to ta blondynka, która była w Uśmiechnij się, do niej się odezwałem, ponieważ właśnie wtedy mówiłem, że nieaktualna, a teraz ją zaprosiłem właśnie do udziału i wystąpiła. Druga dziewczyna była, odezwała się na moją ogłoszenie i ją wybrałem dlatego, ponieważ była z mojej miejscowości i chyba była w jednym czy dwóch teledyskach i chciałem jej tak pomóc, to bardziej się trochę wypromować. A trzecia to nie odezwała się na moje, a zresztą już nawet nie pamiętam, ale pod innym się tam ktoś inny dał ogłoszenie, że szuka dziewczyny, i bo mi chodziło, żeby była czarna blondynka i trzecia inna jakaś. I tak też się stało i tak właśnie wybrałem. Jeśli chodzi o te do niezwykłego podarunku, to blondynka to jest jedna z najbardziej znanych w branży. Większość teledysków jest z jej udziałem. I twórcy rzadko, mało kto pisze, jak się konkretna dziewczyna w ogóle nazywa. I był problem w ogóle, żeby ją w ogóle znaleźć. I dzwoniłem do jednego z zespołów, ona miara się nazywa. Dostałem im taką informację, napisałem do niej. I początkowo miała grać w Uśmiechnij się, ale nie mogła akurat, bo była na jakimś wyjeździe. Tego w tym czasie, czy tam jakieś zlecenie, już nie pamiętam, chyba na wyjeździe jakimś, i umówiliśmy się na kolejny i wystąpiła i było fajnie. A ta druga z niezwykłego podarunku to napisała do mnie na brief, że występuje w teledyskach, już było nieaktualne i że występuje w teledyskach i jest również tancerką, więc występuje. Jak miałem mój koncert na rynku w Grudziu 20 sierpnia, to właśnie ją zaangażowałem i później do teledysku. I też fajnie wyszło, więc na tej zasadzie wybieram osoby. Obecnie nie będę już dawać ogłoszeń, ponieważ mam już kogo brać. Jest dużo osób. Tak mogę powiedzieć, że około 10-11 modelek ze mną otrzymuje kontakt. Znaczy niektóre były u mnie, niektóre nie. Rozmawiam z wieloma i je będę na pewno angażować. I na grupy już nie będzie żadnych ogłoszeń, Piszą do mnie niektóre osoby, że chciałyby wystąpić w teledysku. No i nie mówię, że nie szukam nikogo, ale niektóre to już po prostu tak nachalnie narzucają się i już po prostu ignoruję takie wiadomości. Tak. Więc tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że Was to zainteresowało, dowiedzieliście się trochę więcej. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, no i dajcie znać, o czym byście chcieli kolejny odcinek.